Ciao a tutti. Dzisiejsze zdanie trochę na wesoło. Zdanie zasłyszane na kempingu, wygłoszone przez małego chłopca, który bawił się w Gwiezdne Wojny. Adesso la vostra vita verrà danneggiata. No brzmi strasznie. Adesso la vostra vita verrà danneggiata. I znaczy tyle, co teraz wasze życie zostanie zrujnowane. Zabrzmiało strasznie, zwłaszcza dla innych gości na kempingu, ale potraktujmy to na wesoło. Wybrałam to zdanie, ponieważ używa czasownika venire w pewnym specyficznym znaczeniu, ale o tym za chwilę. Najpierw przyjrzyjmy się innym wyrazom w tym zdaniu. Adesso la vostra vita verrà danneggiata. Adesso, teraz. La vita, życie, tak? La vostra vita, wasze życie. Co ciekawe, zostało powiedziane tutaj la vostra vita, czyli wasze życie, wciąż w liczbie pojedynczej. La vostra vita, nie le vostre vite, tak? Nie wasze życie, ale la vostra vita. W tym znaczeniu, jako proces biologiczny, który się dzieje, czy pojęcie, zjawisko filozoficzne, tak? Życie. W tym znaczeniu właśnie raczej użyjemy zawsze liczby pojedynczej, a więc la vostra vita, mimo że dotyczy wielu osób. Bo jeśli powiemy le vite, na przykład le vite dei santi, czyli życia świętych, dei santi, świętych, no to mamy na myśli raczej bieg życia, życiorysy, czyli historię, czyli inaczej żywoty świętych. Natomiast la vostra vita, la tua vita, la mia vita, la loro vita zawsze będzie w liczbie pojedynczej. Venire. Czasownik venire ma podstawowe znaczenie przychodzić czy przybywać. W tym zdaniu został użyty w czasie przyszłym, prostym, futuro semplice, w trzeciej osobie. La vostra vita verrà danneggiata. Verrà jest to forma czasu przyszłego, prostego, futuro semplice. Verrà. I słowo danneggiata, danneggiato. Danneggiato oznacza uszkodzony, taki, który poniósł szkody, zepsuty. W pewnych znaczeniach także zrujnowany, także zniszczony. Na przykład una macchina danneggiata. Una macchina danneggiata. Zepsuty samochód. Tłumacząc zdanie, adesso la vostra vita verrà danneggiata, sięgnęłam raczej po znaczenie zrujnowany, zniszczony niż uszkodzony. Danneggiato, rodzaj męski, rodzaj żeński będzie danneggiata, la vita danneggiata, tak? Danneggiato pochodzi od czasownika, danneggiare, czyli psuć, uszkadzać, a także krzywdzić. I można postrzegać słowo danneggiato jako participio passato od czasownika danneggiare, danneggiato, danneggiata, participio passato. Dlaczego podkreślam tę funkcję participio passato? Otóż takie zestawienie czasownika venire, gdzie mamy venire plus participio passato, na przykład jak w zdaniu venire plus danneggiato, takie zestawienie przyjmuje znaczenie zostać, na przykład zniszczonym, tak? Jest to forma strony biernej czasowników, czyli mamy do czynienia z pewną formą bierną, z odmianą bierną czasownika. Ale z tłumaczeniem na język polski bywa różnie, bo na przykład essere danneggiato można by przetłumaczyć jako być zniszczonym. Być zniszczonym. Natomiast venire danneggiato, zostać zniszczonym. Venire danneggiato, zostać zniszczonym. Essere danneggiato, być zniszczonym. A zatem viene danneggiato przetłumaczymy jako zostaje uszkodzony, zostaje popsuty, zostaje skrzywdzony. Viene danneggiato. E danneggiato rozumiemy jako jest uszkodzony, jest zepsuty. Tak? E danneggiato. E danneggiato. Ale z przekładem na język polski bywa różnie. W tych zwrotach venire najczęściej po prostu zastępuje czasownik essere. Najlepiej poznać to znaczenie venire plus participio passato w zdaniach. Le regole vengono rispettate da tutti. Le regole vengono rispettate da tutti. Przetłumaczymy jako zasady są respektowane przez wszystkich. Przetłumaczymy jako są, ale dosłownie by to znaczyło zostają respektowane przez wszystkich, tak? Mają być respektowane przez wszystkich.
po polsku przetłumaczymy, zasady są respektowane przez wszystkich. Le regole, zasady, innymi słowy reguły, vengono, od venire, vengono rispettate, są respektowane, zostają respektowane, da tutti, przez wszystkich, tak? Od wszystkich można powiedzieć. Le regole vengono rispettate da tutti. I drugie zdanie. L'impasto viene lavorato esclusivamente a mano. L'impasto viene lavorato esclusivamente a mano. Ciasto, na przykład na pizzę, tak? L'impasto jest wyrabiane wyłącznie ręcznie. Viene lavorato. Zostaje opracowane, tak? Dosłownie tłumaczę. A po polsku jest wyrabiane. Viene lavorato. Esclusivamente, wyłącznie, a mano, ręką, ręcznie. L'impasto viene lavorato esclusivamente a mano. Czyli czasownik venire zastępuje w tych zwrotach czasownik być, essere. Z tymi wyrażeniami. Viene lavorato. Vengono rispettate. I tak dalej, możecie się spotkać bardzo często. W rozmaitych instrukcjach, opisach, relacjach, wszędzie tam, gdzie podkreśla się bierną stronę czasownika. I dalej to samo użycie, obce w języku polskim. Verrò trasferita in un altro ufficio. Verrò trasferita in un altro ufficio. Zostanę przeniesiona do innego biura. Zostanę przeniesiona. Verrò, czas przyszły od venire. Venire plus trasferito, trasferita. Trasferita oznacza przeniesiona. Trasferito, przeniesiony. Verrò trasferita in un altro ufficio. Do innego, in un altro, do innego ufficio, biura. Verrò trasferita in un altro ufficio. I dalej. I dati personali vengono poi inseriti nel sistema. I dati personali, dane osobowe, vengono poi inseriti, zostają, następnie inseriti wprowadzone, czyli vengono, zostają, poi, następnie, potem, inseriti, wprowadzone po polsku, wprowadzeni po włosku, bo i dati są rodzaju męskiego. A więc, vengono poi inseriti nel sistema, do systemu, nel sistema. I dati personali vengono poi inseriti nel sistema. Dane osobowe zostają następnie wprowadzone do systemu. Proszę zobaczyć, że pomiędzy vengono a inseriti, czyli pomiędzy venire a participio passato, inserito, inseriti, inserita, inserite, może być wprowadzony jakiś wyraz, na przykład poi, czyli potem, następnie. Podałam ten przykład, abyście poznali także takie konstrukcje, taki rytm zdania. I dati personali vengono poi inseriti nel sistema. I jeszcze trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż, stosując ten zwrot venire plus participio passato, musimy uzgodnić rodzaj gramatyczny i liczbę participio passato do osoby. Czyli na przykład la vita viene danneggiata. Tak? Końcówka a, żeńska. La vita danneggiata. Le regole vengono rispettate. Le regole rispettate. Un impasto viene lavorato. Un impasto lavorato. Io, una donna, vengo trasferita. Una donna trasferita. I dati vengono inseriti. I dati inseriti. Tak? Trzeba o tym pamiętać. I jeszcze słówko na temat danneggiato, czyli uszkodzony, popsuty. Verrà danneggiato, zostanie popsuty, uszkodzony, ma swoje wyrazy bliskoznaczne, na przykład verrà distrutto, verrà distrutto, verrà distrutto. Distrutto, zniszczony, verrà distrutto, zostanie zniszczony, albo verrà rovinato, verrà rovinato, rovinato, czyli zrujnowany, verrà rovinato, zostanie zrujnowany. To są takie trzy wyrazy bliskoznaczne. Danneggiato od czasownika danneggiare, psuć, uszkadzać.
danneggiare, distrutto, od czasownika distruggere, niszczyć, distruggere, rovinato, od czasownika rovinare, rovinare, rujnować. A zatem danneggiato, distrutto, rovinato. I na koniec kilka użyć czasownika venire w takim klasycznym znaczeniu, to znaczy w takim, do jakiego przywykliśmy w języku polskim, tak? W jego głównym znaczeniu. Czasownik venire ma mnóstwo zastosowań, ale wybrałam tylko kilka. Na przykład venire al lavoro, przyjść do pracy. Venire a casa, przyjść do domu. Venire a casa di Paolo, przyjść do domu Pawła. Venire da Paolo, przyjść do Pawła. Przypominam, że do osób mówimy da. Da Paolo, da Maria, dal medico, czy do lekarza. Na przykład, verrò da te alle sette. Przyjdę, przybędę do ciebie o siódmej. Verrò da te alle sette. Lub też, verrò a casa tua. Przyjdę do twojego domu. Verrò a casa tua. Przyjdę do twojego domu. Casa tua, twój dom. Twój dom. Tak? Dalej. Da dove vieni? Skąd jesteś? Skąd pochodzisz? Da dove vieni? Tu? Da dove tu vieni? Venire, pochodzić. A więc można venire dalla Polonia, pochodzić z Polski. Dall'Italia, z Włoch. Dagli Stati Uniti, ze Stanów Zjednoczonych. Dalej. Vieni con noi a cena stasera? Vieni con noi a cena stasera? Pójdziesz z nami na kolację dziś wieczorem? No takie to jest zastosowanie czasownika venire. Przyjść, pójść, udać się z kimś na kolację. Dalej. Vieni con me. Idziesz ze mną. Chodź ze mną. Vieni con me. Dosłowne znaczenie to idziesz ze mną. Ale można to użyć w znaczeniu chodź ze mną. Tak? Vieni con me. Dalej. È venuta la posta. È venuta la posta. Przyszła poczta. Venuta. Venuto od venire. Moda che viene dall'estero. Moda che viene dall'estero. Moda, która pochodzi, przychodzi z zagranicy. Moda che viene. Moda, która pochodzi, przychodzi. Dall'estero, z zagranicy. Estero, zagranica. Zagraniczny. Una parola che viene dal latino. Una parola che viene dal latino. Słowo, które pochodzi z łaciny. Un consiglio che viene dal medico. Un consiglio che viene dal medico. Rada, która pochodzi od lekarza. Mi è venuto il dubbio. Mi è venuto il dubbio. Naszła mnie wątpliwość. È venuto. Przyszła, naszła. Tak? Przyszedł, naszedł właściwie dosłownie, bo to akurat il dubbio, czyli wątpliwość, jest rodzaju męskiego. Mi è venuto il dubbio. Mi è venuta l'influenza. Mi è venuta l'influenza. Naszła mnie grypa, czyli nabawiłem się, nabawiłam się grypy. L'influenza, grypa. Mi è venuta l'influenza. È venuta, czyli przyszła, tak? Przyszła do mnie l'influenza, grypa. I niżej. Mamy due più due, a więc 2 plus 2. Mi è venuto quattro. Wyszło mi 4. Czyli możemy powiedzieć, że w jakichś obliczeniach też może venire, wynik, tak? Due più due. Mi è venuto quattro. Come è venuta la fotografia? Come è venuta la fotografia? Jak wyszło zdjęcie? È venuta la fotografia. Come è venuto l'arrosto? Jak wyszła pieczeń? L'arrosto to jest pieczeń rodzaju męskiego. Un arrosto. Come è venuto l'arrosto? Jak wyszła pieczeń? Jak się udała pieczeń? Venire a trovare. Venire a trovare. Wpaść, odwiedzić. Bardzo często używane sformułowanie. Na przykład vengo a trovarti. Padnę do ciebie. Trovare oznacza znaleźć. A więc dosłowne znaczenie tego sformułowania brzmi przyjść kogoś znaleźć. Tak? Przyjść, znaleźć. Ale tłumaczymy jako wpaść do kogoś, odwiedzić kogoś. Vengo a trovarti, wpadnę do ciebie. Venire a trovare, wpaść, odwiedzić. Vengo a trovarti, wpadnę do ciebie. Na tym zakończymy. E così il vostro lessico
verrà arricchito. E così il vostro lessico verrà arricchito. I w ten sposób wasze słownictwo zostanie wzbogacone. Tak? Przynajmniej mam taką nadzieję. Così il vostro lessico verrà arricchito. Il lessico, słownictwo, verrà, zostanie, czas przyszły, arricchito, wzbogacony. Od słowa ricco. Arricchito, wzbogacony. Ricco, bogaty. Il lessico, słownictwo. Teraz to wszystko. Ringrazio, grazie. Ciao, ciao.